Tam jest dzisiaj nie bokser, a aktor Marcin Mroczek, witam. Dzień dobry, witam. Może powiedz, skąd twoja obecność tutaj dzisiaj, bo trochę takie zaskoczenie. Tak, ale dzisiaj oprócz tych sportowych wydarzeń jest też wydarzenie powołania do życia fundacji, która ma pomagać młodym sportowcom. No a akurat ja jestem takim gospodarzem konferencji prasowej, a fundacja nazywa się Wyrównane Szanse i Mateusz jest tak jakby ambasadorem tej fundacji. A powiedz, czy ty w ogóle sportami walki się interesujesz trochę? Czasem się interesuję. Jak jest dobra walka w telewizji, to z chęcią oglądam. No ale nie boksowałem nigdy. Bliższa jest mi piłka nożna. A jakieś nazwiska, jeżeli chodzi o boks? No to oprócz Mateusza, no to Adamek, Gołota. Swego czasu Przemek też próbował walczyć, nawet oglądałem tą ostatnią walkę z Andrzejem. Muszę powiedzieć, że wykonał kawał dobrej roboty jak na jego lata i tak naprawdę mając takiego przeciwnika jak Andrzej, świetnie sobie poradził, więc była to walka na pewno emocjonująca. No i czekam teraz na następne walki Mateusza i naszych innych bokserów. Często jesteś gościem gal KSW, to może bardziej MMA niż boks? No, częstym nie, bo zdarzyło mi się dwa razy uczestniczyć w tych galach. Może brat był. A tak, może raz był brat, raz ja i stąd nasza obecność tam. Tak, lubię w ogóle sporty walki. To jest dosyć takie emocjonujące. Akcja jest dosyć szybka i jest dużo siły i przemocy, a to zawsze faceta jakoś tam napędza w swoim życiu. W świadku aktorskim wiadomo, że Michał Żebrowski trochę trenuje boks, a może ty się na jakieś treningi boksu albo MMA wybierasz? Nie, ja raczej nie. Akurat z bratem trenujemy w reprezentacji artystów polskich w piłce nożnej i temu poświęcamy czas. No ale podziwiam chłopaków, którzy boksują i nie boją się starć z innymi bokserami, bo przecież zarabiamy, co by nie było, twarzą, więc tą twarz trzeba chronić. Zapytam może tak trochę abstrakcyjnie. W świadku MMA popularne są freak fighty. Czy może ktoś kiedyś zaskoczył i złożył ci jakąś propozycję, abyś ty w takiej walce wystąpił? Nie, na razie nie, chociaż ja takich walk w swoim życiu z moim bratem stoczyłem tysiące. Właśnie takie walki MMA w klatce, naszą klatką była przestrzeń pokoju i tam odbywały się te walki, często kilkugodzinne i bardzo zacięte. Często takie propozycje dość zaskakujące pojawiają się mimo wszystko w tym świadku. Gdyby ktoś wpadł na taki pomysł i naprawdę złożył ci poważną propozycję stoczenia takiej walki, odrzuciłbyś ją, czy miałbyś jakieś takie zawahanie i spróbować chciałbyś? Nie, raczej bym nie chciał spróbować. Myślę, że prawdziwe walki powinny być toczone przez prawdziwych wojowników i ludzi, którzy przygotowują się do tego latami, a raczej w wykonaniu ludzi nieprzygotowanych byłaby to bardziej może parodia i zabawa, co by nie do końca chyba interesowało prawdziwych widzów walk MMA. Oni potrzebują prawdziwych fighterów. No właśnie, jak się okazuje, nie do końca, bo zazwyczaj zainteresowanie wielkie jest, jak są jakieś takie walki typu Burnejka czy kto inny. No zawsze jest ten pierwiastek medialny i jakieś nazwiska, które przyciągają tych może mniej zaangażowanych w śledzenie MMA, dlatego stąd pojawiają się tacy zawodnicy. Myślę, że są plusy i minusy tego, na pewno dla tych, którzy uwielbiają i śledzą poczynania zawodników MMA, no to pewnie są przeciwko takim walkom, ale dla tych, którzy jeszcze nie do końca się może przekonali do tych walk, takie nazwiska na pewno z ciekawości ich przyciągną, a wtedy jest szansa na to, żeby się ludzie zarazili tym sportem. Jeszcze chciałem zapytać o Mateusza Masternaka. Uważasz, że to jest materiał na mistrza? Myślę, że tak. Myślę, że jego dotychczasowe walki pokazują na to, że ma ogromny potencjał, żeby wygrywać. Co prawda stracił pas mistrza Europy, ale mam nadzieję, że niedługo to odzyska i będzie piął się w tej drabinie bokserskiej. Mateusz chciałby konfrontacji z Krzysztofem Łodarczykiem. W takiej polsko-polskiej konfrontacji komu byś kibicował? Oj, chyba byłoby trudno wybrać, ale na pewno ciekawa byłaby to walka. Czy można tak, bo w sumie Krzysztof Łodarczyk też kolega z planu filmowego.
A tak, tak, był u nas, co prawda nie miałem okazji z nim grać, ale pojawił się faktycznie w MC. Dziękujemy za rozmowę. I pozdrawiam wszystkich widzów Boxing News.